Dziękujemy gospodarzowi naszej wspaniałej świątyni, Jego Ekscelencji, księdzu arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu, metropolicie lwowskiemu, za możliwość realizacji tego projektu artystycznego i za to, że zechciał przybyć na tę uroczystość wraz z przedstawicielami duchowieństwa rzymskokatolickiego. Panie konsulatu. Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, pana Zbigniewa Cioska. Pana Henryka Cieleckiego, wicedyrektora reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Kierownik chóru Paweł Szkop, kierownik orkiestry Piotr Racewicz. Dyrygent Krzysimir Dębski. Muszę zabrać głos, ponieważ szereg wyjaśnień Państwu muszę złożyć. Mianowicie wykonamy śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza. Poetę historyka, który napisał ogromne dzieło, całą historię Polski opisał w tomie przeogromnym. Wykonanie tego tomu, wyrecytowanie trwałoby tydzień albo i więcej. Do tego wielu kompozytorów tamtej epoki, między innymi Karol Kurpiński, Maria Szymanowska, Franciszek Lesser, wiele pań z arystokracji, i arystokraci, i amatorzy, kompozytorzy pisali do tych tekstów muzykę tak, żeby w zimowe wieczory, jesienno, późno jesienne wieczory w dworach ludzie ku pokrzepieniu serc uczyli się i młodzi się uczyli, poznawali historię Polski. Cały ten zbiór zaczyna Bogu Rodzica. Ale Bogu Rodzica, którą spisał ktoś muzycznie z żywego wykonania, tak jak śpiewano Bogu Rodzice w katedrze gnieźnieńskiej. A więc było to sprzed czasów, kiedy nauczono się odczytywać pismo, neumy, pismo muzyczne średniowieczne. I właśnie tę wersję Bogu Rodzicy w moim opracowaniu usłyszycie Państwo na początek naszego koncertu. Najważniejsze przesłanie tego wykonania całości to będzie tekst: ktokolwiek ojczyznę miłuje, niechaj większości zdania ustępuje. Jakże aktualne to są słowa.
Amen.
sławy, kiedy ukarał tego, co przewinął. Miśnią luzatów i żyzne morawy swymi uczynił.
Жечь сыну в веку уж дорослый, и щедрым цурок подобных
Христе.